Radość bo brzmi całe, o ziemi płynie, pieśń Tyś gwiazda nasza polarna, na firmamencie zatknięta, kiedy wokoło Prosimy Cię Boże, pobłogosław ten wieniec, który jest owocem pracy rąk ludzkich, owocem Ziemi. Pobłogosław i przyjmij trud wykonania, który oznacza również trud pracy włożonej, wykonanie go, ale także i pracy rolników, pracy ludzi, którzy są zaangażowani w to, żeby nigdy nie zabrakło nam chleba powszedniego. Tobie ofiarujemy ten wieniec jako znak twojego również i błogosławieństwa dla nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Mój drodzy, obchodzimy dzisiaj uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dziewięć miesięcy po niepokalanym poczęciu. Jest ta uroczystość tutaj w naszej świątyni, w naszej bazylice, w naszym sanktuarium to jest też 50. rocznica tego wydarzenia, które miało miejsce w 1972 roku, wtedy dokładnie 10 września, bo wtedy odpust był przeniesiony na niedzielę, kiedy kardynał Stefan Wyszyński ukoronował odnowiony wizerunek Matki Bożej Starowiejskiej, Matki Bożej Miłosierdzia, bo ten wcześniejszy spłonął 4 lata wcześniej. Chcemy Panu Bogu dziękować za to, że Maryja, chociaż chce być ciągle niszczona przez tych, którzy są też przeciwnikami jej syna, to ona ciągle jest tą, która zwycięża. Przede wszystkim zwycięża w naszych sercach, zwycięża w Kościele, zwycięża w świecie. Chcemy od niej się uczyć zaufania Bogu, chcemy od niej też czerpać nadzieję, na trudy naszego codziennego życia. Moi drodzy, gromadzimy się. Dzisiaj w naszej świątyni, w tym sanktuarium, na uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Kościele jest to święto, dla nas jest to uroczystość, odpust. 50 lat temu, tak jak mówiłem, w tę uroczystość kardynał Stefan Wyszyński na nowo koronował ten obraz, który tutaj czcimy. 200 lat temu przybyli tutaj ojcowie jezuici, później też przybyły siostry służebniczki. To są okoliczności, które nas tutaj gromadzą. Dlaczego obchodzimy narodzenie Najświętszej Maryi Panny? Dlatego, że to jest wspomnienie tego momentu, kiedy ona ukazała się światu pierwszy raz 9 miesięcy wcześniej. Niepokalane poczęcie, poczęcie w sposób naturalny, mąż i żona, Joachim i Janna, ale poczęta bez grzechu pierworodnego, narodziła się, ukazała się światu. Ta, która miała zrodzić zbawiciela, oczekiwana, wyczekiwana. Mówimy, Jutrzenka, tak jak przed wschodem słońca, zaczyna być widną. Dlatego ten dzień świętujemy, jej narodzenie jest zapowiedzią narodzenia Jezusa. I dlatego na jej narodzenie patrzymy też przez pryzmat narodzenia Pana Jezusa. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, jak mówi nam Ewangelia, która nie mówi o narodzeniu najświętszej Maryi Panny. Pismo Święte też nie mówi. Tradycja nam, co nieco mówi, mówi, że jej rodzicami byli Joachim i Anna. Pewnie wiecie, że. Oni są przedstawieni w ołtarzu głównym, na prawo od obrazu. Ta kobieta, która trzyma w ręce Pismo Święte, to jest święta Anna i święty Joachim obok z tą laską pasterską. Anna ma otworzone Pismo Święte na szóstym rozdziale pieśni nad pieśniami. Po łacinie tam są takie słowa une perfecta mea, una matris sue, electa genitrici sue, to znaczy... Jedyna moja nieskalana, perfekta, doskonała, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Anna pokazuje słowa, które są zapowiedzią czy mówią o Maryi, o tej jedynej, o tej wybranej, o tej wyjątkowej, na którą nawet rodzice jej czekali. Tradycja nam mówi, że Joachim i Anna długo czekali, nawet było tak, że już myśleli, że się nie doczekają, ale Joachim postanowił jednak, jeśli tak można powiedzieć, przymusić Pana Boga. I jest taka legenda, takie opowiadanie, że poszedł na pustynię i powiedział, że będzie tam modlił się o to, żeby Bóg dał mu potomstwo. I modlił się 40 dni, i wtedy Pan Bóg dał mu znak, że. Będzie miał potomstwo, że narodzi mu się dziecko. Stąd jest tą laską pasterską. A tam, jak się wpatrzymy, podejdziemy może później bliżej, to widzimy taką małą owieczkę przy jego nodze. Dlatego, że on wyszedł na pustynię. Pustynia to nie było tylko piasek. Na pustyni też jest trochę trawy. Tam żyją pasterze, pasą trzody, więc on był między tymi pasterzami. Stąd te atrybut. A w tym czasie też Anna modliła się. Właśnie, Maryja oczekiwana. Maryja wyczekiwana przez swoich rodziców, ale przez cały świat wyczekiwana. Rodzi się, przychodzi. I dzisiaj obchodzimy jej uroczystość. 50 lat temu, kiedy była ta rekoronacja, czyli koronacja ponowna tego wizerunku, kardynał Stefan Wyszyński mówił, Odnosząc się do tekstu z Apokalipsy świętego Jana, mówił tak, że Jan mówi nam o niewieście obleczonej w słońce, księżyc pod jej stopami. A niewiasta jest brzemienna, oczekuje potomstw i nagle przychodzi smok, który chce pożreć jej dzieci. Ale smok zostaje strącony, a niewiasta odchodzi na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Pana. Tak mówi święty Jan Apostol. A kardynał Stefan Wyszyński mówi, że w tym opisie Jan nam ukazuje tajemnicę Maryi, która się zamyka w takich trzech prawdach, czy w trzech może odsłonach, trzech aktach. Mianowicie pierwszy to jest radość. Maryja, czy niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, i jest brzemienna. Ma w sobie życie. To jest ten pierwszy. Drugi, tragiczny, czy taki straszny, powiedzielibyśmy, smok, który chce pożreć dziecko. I trzeci, mówi kardynał Wyszyński, znak nadziei, mianowicie, mianowicie Bóg chroni niewiast. Bóg strąca smoka, a zachowuje niewiast. I kardynał Wyszyński 50 lat temu mówił, to jest tajemnica Maryi, która ciągle się ponawia w jej życiu. Oto poczniesz i porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Jezus. Wielka radość. Ale jak się stanie, skoro nie zna męża? Nie bój się. Duch święty. Później, przy narodzeniu, radość z tego, że ma się narodzić jej syn wreszcie. Ale co się okazuje? Pukają do jednych drzwi nie ma miejsc, Pukają do drugich nie ma miejsc. Nie przyjmiemy Was. I w Maryi nie rodzi się jakiś bunt przeciwko Panu Bogu. No jak to? Panie Boże, wybrałeś mnie na matkę swojego syna, powinieneś tutaj zabezpieczyć dom, kołyskę, wszystko, co jest potrzebne. Powinno być przygotowane. Wielu z nas tak by pomyślało. Nawet nieraz tak myślimy. A ona nie. Ona ufa Bogu. I wreszcie znajduje się jakaś grota pasterzy. Wskazują mi groty pasterzy. Nadzieja. I ona w tym wszystkim widzi działanie Pana Boga. Bo widzi, że Bóg przychodzi do maluczkich, jako maluczki. Że Bóg nie chciał się narodzić w pałacu, jak myśleli mędrcy. Nie chciał się narodzić w domu, jak prawie wszyscy by myśleli. Ale chciał, chciał się narodzić. Wstajmy. Chciał być złożony w żłobie. I później dalej kardynał Wyszyński mówi kolejne wydarzenia. Ucieczka do Egiptu. Znowu radość, wszystko już się wyjaśniło, już jest dobrze. Nie musimy uciekać przed Herodem. Egipt. Bóg znowu wyprowadza. Bóg znowu w tej trudnej sytuacji znajduje wyjście. I tak dalej. Później, kiedy żyją w Nazarecie, wszystko już dobrze, już się urządzili. Józef pracuje, ale umiera. I Maryja, wdowa, zostaje z dzieckiem. Dlaczego? Znowu jakieś zagrożenie, znowu jakaś, jakiś trud, znowu coś, czego nie rozumiem, ale ona ufa. Ona ma nadzieję. I później w jakiś naturalny sposób ona ten swój sposób życia, radość, ból, cierpienie, zagrożenie, nadzieja przekazuje innym ludziom. Pierwszy raz widzimy to wtedy, kiedy przychodzi na wesele. Jezus i apostołowie byli zaproszeni. I była tam też matka. Ona po prostu była. Ona po prostu jest. Radość. Każdy z nas był na weselu, więc jest radość. Ale wina nie mają. Co teraz będzie? I ona idzie do Jezusa i tylko tyle mówi. Wina nie mają. Tylko tyle. Nawet się spotyka z jakimś takim stwierdzeniem Pana Jezusa, a co mi, czy Tobie do tego? Dokładnie przetłumaczone. Jeszcze, czy to moja lub twoja sprawa, nie Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ona się tym nie zraża. Ona zna serce swojego syna. I mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zrobili. Nadzieja. Jest nadzieja. Właśnie, jest wino. I zobaczmy, że ona nawet wtedy, kiedy przyszło takie doświadczenie, kiedy stała pod krzyżem, a stała pod krzyżem właściwie tylko z jednym uczniem. Dwunast, jedenastu uciekło, jeden zdradził, tak? I ona tam nawet w tym doświadczeniu zachowała nadzieję. I kiedy Jezus jej mówi, oto syn Twój, mówiąc, wskazując na Jana, to ona wie, że wszyscy są jej dzieci. I ona będzie ich gromadzić. Tak jak ich zgromadziła wtedy, kiedy Jezus już, już odszedł z tego świata po niebowstąpieniu, kiedy oni na nowo uwierzyli, to trwali w wieczorniku na modlitwie oni z Maryją. Ale można powiedzieć, że to Maryja ich uczyła trwać. W modlitwie przy Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że oni oczekiwali Ducha Świętego. Nie wiedzieli, na co czekają, tylko Ona wiedziała. Kto to jest duch święty? Bo ona przy zwiastowaniu została napełniona duchem świętym. I ona im pokazała tego, na którego czekają. Ona ich uczyła. I to jest ta tajemnica Maryi, mówił kardynał, te 50 lat temu do Was. To oczywiście do Waszych może ktoś, pewnie niektórzy byli, może jako małe dzieci, może trochę starsi, ale mówił do Was do tych którzy tu mieszkają mówił właśnie w ten sposób że Maryja nas wszystkich tego uczy że to co mówi dzisiaj drugie czytanie wiemy że Bóg z tymi którzy go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra z tymi którzy są powołani według jego zamysłu to jest tajemnica Pana Boga że on z tymi którzy go miłują współdziała tylko Trochę inaczej niż my byśmy chcieli. Bo my byśmy chcieli, żeby tak współdziałał, że przyjdziemy do Niego, czy przyjdziemy tu do Matki Bożej i powiem Maryjo, potrzeba mi zdrowia i Ciach od razu. Wszystkie choroby ustępują, prawda? albo tego mi potrzeba i od razu to otrzymam. Bóg tak nie współdziała. Bóg nam pokazuje, że choroba może być czymś, co jest w, jakim, w jakiś sposób darem. Bo może mnie zbliżyć do Boga. Że na przykład dziecko, które się rodzi chore albo z upośledzeniem, może być darem. Dlaczego? Bo ono, ono całą rodzinę w jakiś sposób mobilizuje do tego, żeby mu okazać miłość. Bóg w taki sposób prowadzi. I Maria wiedziała, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała. I ona tego nas uczy. Druga jeszcze taka ważna rzecz, mianowicie w pierwszym czytaniu dzisiaj słyszymy a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał Izrael. Pięćdziesiąt lat temu znowu kardynał Wyszyński by ukazał taką myśl. Mówi tak. Zobaczcie, kogo Pan Bóg wybrał. Nieznaną nikomu kobietę, dziewczynę z Nazaretu. Nawet ten, który później stał się uczniem, powiedział mówi, czy może być coś dobrego z Nazaretu. I dalej mówił prymas, a zobaczcie na sanktuaria maryjne. Lourdes, Fatima, La Salette. Mówi, nawet stara wieś. Przecież to nie są żadne metropolie. To nie są wielkie miasta. Nawet jeżeli Częstochowa teraz jest wielkim miastem, to wtedy, kiedy tam obraz przyszedł, to to była malutka miejscowość. Bóg wybiera to co małe. A kto teraz na świecie nie wie, co to jest Fatima, Lourdes, Guadalupe? Bóg wybiera to co małe. Ale nie chodzi tylko o miejsca. Bóg wybiera ludzi. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I Kardynał Wyszyński wtedy mówił: Zobaczcie, komu się objawia Matka Boża. Wielkim, papieżom, biskupom, kardynałom, ministrom, premierom, prezydentom, wójtom, nie wiem, dzieciom, dzieciom. I to takim dzieciom, którym nie chcą później uwierzyć. Ktoś powie, no tak, ale w Guadalupe się nie ukazała dzieciom. Tak, ukazała się dorosłemu indianinowi, pogardzanem, pogardzanemu przez wszystkich, nieprzyjmowanemu także nawet biskupu nie chciał uwierzyć. Bóg wybiera to, co głupie. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tego możemy się uczyć też od Maryi. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wielkie rzeczy mi uczynił, Obejrzał na uniżenie swojej służebnicy. I dlatego to miejsce też wybrane przez nią w sposób szczególny. Niewielkie starawieś, jest miejscem wielkim. Bo Bóg tutaj dokonuje wielkich rzeczy. Bo Bóg tutaj dokonuje czegoś wspaniałego. Bo Bóg tutaj w sercach ludzi. Rozpalił miłość do Jezusa Chrystusa przez miłość do Maryi. I chciałbym wam przekazać takie słowa, które kardynał Wyszyński powiedział 50 lat temu. Mówi tak: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaski, łaski daje. Bóg, się sprzeciwia, Bóg ukazuje się dzieciom. Fatima, Lourdes, G. dla Dzieci ufają, dzieci ją rozumieją, nie przeczą jej posłannictwu. Wy też rozumiecie. Przybyliście tu tłumnie. Wy wiążecie miłość z tą matką, której spalić się nie da. Wyrwać z serc się nie da. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Filozofowie i teologowie nie mogli tego zrozumieć. Może też by chcieli jak ten smok ognisty pożreć ją. Wy ją kochacie. Wy ją przyjmujecie jak dzieci. I wreszcie na koniec tego fragmentu mówi tak: Nie da się wypalić żadnymi ogniami z waszych serc gorącej miłości ku najświętszej panience. I to są słowa, które myślę są proroctwem. Wasza obecność tutaj, tych wszystkich, którzy od rana tutaj przybywają. Nie da się wypalić żadnymi ogniami z waszych serc miłości ku Najświętszej paniędzy. Nie dało się. I można powiedzieć, że spalenie obrazu przyczyniło się do jeszcze większego kultu czci Najświętszej Maryi Panny. I tego nas Maryja uczy. Że Bóg nas prowadzi przez różne doświadczenia. Przez trudy ale nas przeprowadzi. I kardynał Wyszyński, wiemy, że zachęcał do tego, żebyśmy oddawali się w niewolę Maryi. Są tutaj w tym sanktuarium ojcowie jezuici. Kardynał Wyszyński, 2000, nie 2000 lat temu, tylko 50 lat temu, także do ojców jezuitów się zwrócił. Nie wiem, czy oni jeszcze o tym pamiętają, czy wiedzą, ale on mówił, że jeszcze przed świętym Ludwikiem Marii, Marią Gnią de Montfort, którego wielu z nas zna, który krzewił właśnie oddanie się Maryi, jezuici polscy wydali. On się urodził w 1673 roku, a w 1632 jezuici polscy wydali taką książeczkę, Pędko Najświętszej Maryi Panny, gdzie właśnie rozpowszechniali. oddanie się w niewolę Maryi. Nie wiemy o tym, ja o tym nie wiedziałem wcześniej. Może tak powiedzieć, że swego nie znacie, a cudze chwalicie. Tak? I kardynał Wyszyński wtedy mówi, że to ukochanie Maryi zaowocowało też w tym, że w swojej historii ojcowie jezuici, kiedy z Białej Rusi zostali wygnani, nie będę to przytaczał całej historii jezuitów, ale niektórzy znają, to tutaj znaleźli schronienie pod płaszczem Matki Bożej. Ona ich tutaj... Przyjęła, ona ich tutaj ochroniła i kardynał Wyszyński wtedy powiedział takie słowa. Przez ten cały czas, a szczególnie w 1968 roku, kiedy obraz został spalony, to ona ojcom Jezuitom powiedziała tak: Ja nie dam już zniszczyć waszego zakonu, czy nie dam spalić waszego zakonu, raczej sama dam się spalić żeby was ochronić. Ona jest tak wierna. I rzeczywiście od tamtego czasu, takiego, kiedy właśnie jezuici zniknęli, bo zostali, nie do końca, ale to już długo bym mówić, ale właśnie zostali skasowani, a jednak przetrwali, do dzisiaj są, rozwijają się tutaj pod płaszczem Maryi. I tak jak powiedziałem też, w pewnym momencie pojawiły się tutaj siostry, jest trochę sióstr, więc ja myślę, że to jest też jakiś znak. Zawsze, Tutaj, jak czasami widziałem, jak siostry maszerują, tutaj ze swojego klasztoru. To jest taki też znak, właśnie tego przychodzenia do Maryi. One są tym znakiem, też tutaj szczególnym. Tak? Tych, które zaufały Maryi. I jeszcze jedna taka myśl, mianowicie radość, jakieś zagrożenie, jakiś strach, jakiś lęk i nadzieja. My też to przeżywamy, to, co jest jakimś, jakąś trwogą, nie ma powołań. Do seminariów, do jezuitów, do sióstr, albo jest mało powołań, gdzie jest młodzież? Czy te słowa kardynała Wyszyńskiego, że nic nie wyrwie z waszych serc miłości do Maryi, czy to są słowa, które tylko. Przez 50 lat są aktualne, czy one będą dalej aktualne? My się o to boimy. Ja się przynajmniej o to boję. Ale dzisiaj mi przyszła taka myśl, co robi Maryja? Przecież Maryja swojemu synowi mówi: Powołań nie mają, młodzieży nie mają, księży coraz mniej, sióstr zakonnych coraz mniej. Czyż to moja lub twoja sprawa, nie niewiasto? Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I teraz jest to pytanie. Czy my robimy wszystko, co Jezus nam powie? Czy my słuchamy Jezusa? Czy nie słuchamy czegoś innego, kogoś innego? Czy bardziej nie słuchamy smartfona, telewizji, radio, polityków? Nie wiem jeszcze kogo. Czy my słuchamy Jezusa Chrystusa? Czy my rzeczywiście przychodzimy do niego, aby go słuchać? Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czy robimy to, co nam powie? Każdy musi odpowiedzieć w swoim sumieniu. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Trzeba zakończyć, bo już długi czas. Na koniec jeszcze tylko powiem, że taki wieniec, ten wieniec dożynkowy, on jest też jakiś dla nas znakiem piękny wieniec. Z ziarem wiemy, po co jest ziarno. Ziarno jest po to, żeby zostało zniszczone, starte na proch. Tylko wtedy z niego będzie chleb. Trzeba umieć, tak jak ziarno, być startem na proch, tak jak Maryja dała się zetrzeć na proch. Umrzeć, czyli oddać swoje życie, żeby żyć. I, i to jest też znak dla nas, Ziarna, które, aby było chlebem, musi być starte na proch. Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie nasiona wpadłszy w ziemię, obumierają, aby wydać plony, które dają radość siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię po w te ziarna i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą. A ziemię użyźnia i rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Marii Panny, która słuchała słowa Twojego i strzegła owocnie w sercu, przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obchodzimy. Amen. Zdrowaś Maryja, Boga, rodzico, błagamy Ciebie, święta dziewico. Niech łaska Twoja.